Hej, siemano ludzie, sobie Ksysomy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, no i czas na Karne Challenge. Seria, której dawno nie było, pisaliście w komentarzu, żebym zrobił. No to nadarzyła się fajna okazja, mecze Champions League, więc nagrywam odcinek Karne Challenge. W dzisiejszym odcinku oczywiście mecz Liverpool-Atletico Madryt. Fajnie byście napisali w komentarzu, której drużynie kibicujecie i która drużyna waszym zdaniem wygra, no i jaki wynik obstawiacie. Ja w tym przypadku, w tym meczu będę grał oczywiście drużyną, która gra u siebie, czyli Liverpoolem. Kto nie wie, o co chodzi, przepraszam, mam jakąś dziwną chrypkę. Strzelamy karny. Jeżeli strzelę, paczka dla mnie. Jeżeli nie strzelę, bądź przeciwnik obroni, no to tracę paczkę. Jeżeli ja obronię, bądź przeciwnik nie strzeli, dwie paczki dla mnie. No i oczywiście, jeżeli strzelę, no to paczuszka dla mnie. No i dobra, słuchajcie, będę otwierał paczki w FIFA. A oprócz tego, jeżeli ogólnie wygram karne, otworzę ten oto blisterek z najnowszej kolekcji Champions League. Sezon oczywiście 19-20, jest to edycja ekstra. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy będzie strzelał w Salah, później Firmino, Mané, a w przeciwnej drużynie będzie strzelał pierwszy Diego Costa, potem Vitolo, Morata, Trippier, Koke, Saul i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać. No i to, lecimy. Więc pierwszy strzela w Salah i zobaczymy, czy uda mu się strzelić. No i mamy pierwszą paczkę. Salah strzela bez problemu. O, nie ma gola, mam już trzy paczki, przeciwnik nie strzelił, więc trzy paczuszki dla mnie. O, tracę paczkę, dwie paczki dla mnie. Dobra, no ale dalej mamy dwie paczuszki, zobaczymy, czy Mané strzeli. I strzelamy. Mané. Tracę paczkę. Mam jedną paczkę. Co tu się wyprawia w ogóle? No dobra. Jak na razie jedna paczka. Firmino. Mamy drugą paczkę. Jest druga paczka. Przydałoby się coś obronić. O, nie ma gola. Cztery paczki dla mnie. No i zobaczymy, czy strzeli Henderson? Jest. 5 paczuszek dla mnie. No i teraz 5 paczek. Jeżeli obronię, to będzie 7. Dobra. 5 paczuszek na razie mamy. No dobra. Dalej 5 paczuszek. Van Dijk. Tracę paczkę. Mam 4 paczki. Dobra. 4 paczuszki dla mnie, będzie chyba strzelał tutaj. O nie! Strzelił w drugą stronę. No i niestety przegrałem karne. 4 paczki tylko otwieramy w FIFA. Ach, no było blisko, no trudno. 4 paczuszki, tylko 4 paczki. Mam nadzieję, że nigdzie się nie pomyliłem. Jeżeli tak, to przepraszam. Dobra, słuchajcie, otworzymy 4 paczuszki. Jeszcze tu mamy powtórkę rzutu karnego ostatniego, Saul. No i niestety nie udało mi się, więc no tą paczuszkę przerzucimy sobie na następny mecz, bo będą oczywiście kolejne. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do dalszej części odcinka i otwieramy 4 paczki w FIFA 20. Mam nadzieję, że tutaj coś ciekawego wyleci. Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, mam 11 paczek, ale otworzę tylko 4, bo tylko 4 zarobiłem. No i może będziemy po prostu po kolei lecieć. Mam tutaj złotą paczkę zawodników premium i jeszcze są dodatkowo tutaj 3 mega paczki. No i może tutaj coś ciekawego wypadnie. Tu jeszcze jest kolejna. Mam jeszcze też rzadki zawodnik 82-88. No, ale to zostawimy na jakiś inny odcinek, więc lecimy z pierwszą złotą paczką zawodników premium. 12 kart, 3 rzadkie. Lecimy. No i zobaczymy, może coś tutaj ciekawego wpadnie. Szkoda, że nie udało mi się wygrać karnych, no ale czasami tak to bywa. Lecimy i co my tutaj mamy? No tu już widzę, że no nic ciekawego nie będzie. A jest to, no, okej. Okay. Mamy tutaj zawodnika z Chorwacji. Ale zobaczymy, co jeszcze ciekawego było w paczce. Mam nadzieję, że w tych mega paczkach coś ciekawego wpadnie. No i dobra. Okej, okay, lecimy. Tutaj panowie na sprzedaż.
Lecimy z kolejnymi paczuszkami, tym razem mega paczka, 30 kart, 18 rzadkich. Bum i jedziemy. No może akurat coś w tych paczkach fajnego mi wpadnie, to bym się bardzo ucieszył. I lecimy z pierwszą mega paczką. No i co tutaj będzie? No z tego co widzę to już no, nic ciekawego, ale zobaczmy. Zawodnik 79, zawodnik z Borussii Dortmund. No spodziewałem się, że tutaj coś fajniejszego, że jakieś może ekrany będą albo coś, no ale niestety no nie ma. I co my tutaj jeszcze mamy? O, Wlajnini jeszcze jest, no kontrakciki to oczywiście się przydadzą, mamy kondycję, to też mi się wszystko przyda, więc elegancko. Lecimy z kolejną mega paczką, no i może w drugiej tej paczce coś fajnego wypadnie, mam jeszcze dwie. Dobra, jedziemy z kolejną, no i zobaczmy co będzie tutaj, może tu coś ciekawego, dajcie. Ostatnio, o, coś będzie i jest to zawodnik z Belgii. S.O. Anderlecht Company. Mamy tutaj kompanego, który się wykąpał. 83 środkowy obrońca. No dobra, są ekrany. No, niech będzie. Co my tu jeszcze w tej paczuszce ciekawego mamy? Sporo kontraktów, no jak najbardziej, kondycje, wszystko mi się przyda. Oczywiście niedługo będzie seria ekipa lewego, a tak z ciekawości sprawdzę sobie po ile chodzi taki company. 10, no dobra. Przechodzimy do ostatniej, trzeciej paczki, mega paczka. No i może tu coś jeszcze będzie fajnego, zaraz zobaczymy. No. Jak już miałem jechać po kolei, to jedziemy po kolei. Bum, 30 kart, 18 rzadkich. Dajcie coś jeszcze fajnego i będzie fajnie. O, idzie powoli, coś tu będzie. I co to będzie? Kto to jest? Dobra, SPO, Ajax. Tadić, 84. Wcześniej były też ekrany i 83 kompany. A tu mamy Tadicia. No dobra, no niech sobie będzie, przyda się tam do jakiejś SBC albo coś takiego, zobaczymy. Co jeszcze w paczuszce ciekawego? Dobra, kontrakty, kondycje zespołu, to wszystko mi się elegancko przyda, więc... O, jeszcze mamy monety, 1000 monet, dziękuję. O, patrzcie, jeszcze dostałem jedną paczkę wypożyczenia, więc oczywiście sobie ją weźmiemy. To wszystko leci do klubu, gościu na sprzedaż i zobaczmy jeszcze tą paczkę. O, mamy. A, paczka wypożyczenia piłkarza Ultimate. No dobra, zobaczmy co tutaj ciekawego będzie. I co to będzie? Kto to będzie? Hiszpania, S.O. Barcelona. Na 7 meczy, Piqué, 88, no spoko, fajnie, tylko że do składu mi się no nie przyda, ale sobie go gdzieś tam na pewno wykorzystam, także no, no spoko, fajnie, ale jeszcze jakieś 4 karty tu powinny być, z tego co widziałem jest kondycja, okej, i jakieś tam stroje, to mi się też nie przyda, dobra, szybka sprzedaż, bo nie będę się tym bawił. No i słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli ktoś jest nowy, to fajnie, jakbyście zasubskrybowali kanał. No i myślę, że nagram Wam niedługo kolejne odcinki z Champions League, niestety nie udało mi się wygrać, ale czasami tak bywa, no bo dziwne, żebym nagrywał odcinki, gdzie cały czas wygrywam te karne, nie udało się, trudno, ja się fajnie bawiłem. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia, do zobaczenia, no i miłego oglądania meczu oczywiście. Trzymajcie się, cześć!